Życie rapera to jedno wielkie kłamstwo. Widziałeś kiedyś rapera, który jeździ Audi A4 B6? No nie, za to widziałeś na pewno ich Ferrari, Rolls Royce czy ogromne wille, które posiadają tylko na rzecz jednego czy dwóch filmików. A najczęściej po prostu dają kogoś innego, kogoś kim nie są, tylko po to, aby zyskać poklas publiki. No i jak widać, im się to udaje. Większość fanów zatraca się w historiach swoich idoli, zapominając, że ci w 99% są tym, kim muszą być, abyś kupił jego płytę czy koszuleczkę. I na pierwszy ogień weźmiemy sobie gangsta raperów. To oni najczęściej w swoich utworach mówią o życiu na ulicy i zaczniemy od 6ix9ine'a, któremu udawanie gangstera tak naprawdę zaczęło poważną karierę. W swoich utworach śpiewał nawet tak. Czy też tak. No groźny typek, co nie? No bo wielokrotnie na jego teledyskach mogliśmy zauważyć jego przynależność do gangu Bloods. Dokładniej do grupy Nine Tray Bloods, do której bardzo chciał dołączyć w 2017 roku, wierząc, że dzięki temu dostanie tak zwany street credit. No i go dostał. Dzięki temu mógł pobawić się w GTA w prawdziwym życiu, tylko nie wziął pod uwagę tego, że między Bloodsami mogą być sprzeczki o teren i inne tego typu sprawy. No ale w tym całym udawaniu wielkiego gangstera nie mogło zabraknąć oczywiście pozowania z bronią. No i oczywiście fleksowaniem się pieniędzmi, które ponoć były z kradzieży. Fucking walking. Do tego często ustawiał się z innymi raperami na beefy. Tylko po to, aby było o nim głośno i dość długo mu się to udawało. Prawie każdy jego beef był ustawiony i nie wydawało się to przez dość długi czas. No ale wtedy wchodzi Lil Durk, cały na biało, i mówi o tym, że wytwórnia 6ix9ine'a oferowała mu 3 miliony dolarów za beef. That bitch ass label called me. Somebody from his camp. I ain't gonna say his label. Somebody from his camp called somebody from my camp. Somebody gave me $3 million to keep trolling with. Gdy nasz kolorowy przyjaciel miał już street credit i ochronę gangu, to w social mediach zaczął stwarzać pozory tego najgroźniejszego na ulicy. Groził, że postrzeli Chief Keefa, no ale przecież on tego nie zrobi. Miał to zlecić Kodzie, któremu oferował za to 20 tysięcy dolarów, który polecenie kolorowego żelka wykonał, tylko no, nikogo nie trafił. Za przynależność do Nine Train Bloods płacił tak naprawdę od początku. Członkowie grupy wykorzystywali go jak skarbonkę. Cisnęli z niego każdy możliwy grosz, a gdy przestawał płacić lub płacił po prostu mniej, to go pobili, wsadzili do swojego samochodu, zabrali mu biżuterię o wartości 750 tysięcy dolarów i 35 tysięcy w gotówce. Za to odpowiedzialny był oczywiście nie kto inny, a członek Nine Train Bloods. Był nim Anthony Harf Ellison, za co otrzymał 24 lata więzienia. No ale życie naszego żelka po tym porwaniu po prostu pokazało, ile miał związanego z tym, o czym rapował, i na poważnie mówił w wywiadach. But listen, I'm gangster. I know I'm gangster. I know. I tell everybody all the time, test my gangster, right? Ale gdy go zatrzymano razem z członkami Nine Train Bloods i postawiono mu zarzuty, dzięki którym mógłby spędzić 47 lat w więzieniu, to od razu zaczął śpiewać i wydał wszystkich, którzy poniekąd pomogli mu zajść na szczyt. No i cóż, 6ix9ine'a można podsumować tylko w ten sposób. I do gangster shit every day in my life. Listen, hold on. A nawiązując już do kolejnego gangsta rapera, having a gun don't make anyone gangster. O tym nie pomyślał Slim Jesus, który może był jakimś zaginionym synem Eminema, ale zdecydowanie głupszym. Bo jednym wywiadem zniszczył sobie cały image, na który pracował od kilku lat, miesięcy. W swoim największym hicie pod tytułem Drill Time mogliśmy usłyszeć o tym, jakim groźnym człowiekiem jest Slim Jesus. You ain't really bout shit, stay out my spot, don't speak my name or I pull up and you'll block at night wearing all black and let that 40 bang. Tutaj możemy usłyszeć, jakim groźnym człowiekiem jest 18-latek ważący 45 kg. No a najśmieszniejszym wersem jest to. A lot of y'all just Twitter flex, but this shit ain't just a fucking rap. A wiecie dlaczego? Bo Slim Jesus sam dodawał wiele zdjęć z bronią w ręce, fleksując się posiadaniem różnych pistoletów i tak dalej, no typowa pokazówka gangsta rapera. No i zbudował sobie image rapera, którego nie możesz dotknąć, bo cię przedziurawi. Stop the cap. Wiele osób w to wierzyło, wiele nie, no ale jednym wywiadem sam siebie wyjaśnił. I'm not out here catching bodies and shit, obviously. Like, I'm fucking smart, but like, I mean, I know people and I've been, you know, in some situations, but I'm not like out here fucking killing people. Do you have a criminal record at all? Nah, I'm straight. So you've never been arrested? Nah, I've never been arrested, I'm straight. No i teraz wróćmy do tego, co mówił w swoich utworach. And if I catch you lacking, better pray to God that my shit jam. A teraz wróćmy do tego wywiadu. I'm not out here catching bodies and shit, obviously. Like, I'm fucking smart. No i w ten sposób Slim Jesus skończył swoją rapową przygodę. I bardzo kurwa dobrze.
Na pewno każdy z was kojarzy tą piosenkę. A w teledysku do tego utworu rzucają się w oczy czerwone bandany, które oczywiście związane są z gangiem Bloods. Na teledysku widzimy faktycznych członków tego gangu, co dodało uznania CJ-owi. Podczas wywiadu w Geniusie powiedział, że Whoopty znaczy po prostu przywitanie z jego kolegami, choć tak naprawdę za tym słowem kryje się całkowicie inna historia. Whoopty to przywitanie wśród członków gangu Bloodhound Brims, którzy od 2005 roku sieją pustoszenie na ulicach Nowego Jorku. I po tym wywiadzie dla Geniusa wiele osób zauważyło, że raper nie do końca wie, o czym nawija. I od tego momentu zaczęło się podważanie jego autentyczności w gangsterskim półświatku. Mimo to cały czas nawiązywał do członków gangu Brim. Widząc, jakie zamieszanie wywołało Whoopty, zrobił najgorszą możliwą rzecz. Zastrzegł prawa do tego słowa. Geniusz! Geniusz! Po prostu geniusz. Do tego mówił, że wymyślił to słowo razem ze swoimi kolegami. Stop the cap. Co nie spodobało się liderowi Bloodhound Brims, Labrimowi, który siedział za kratkami za przemycanie wiadomo czego i nagrał takie oto nagranie. Yeah, this is your boy, Latik Labrim Johnson. So I'm gonna take a moment to set the record straight for y'all. I see there's a lot of controversy over this Whoopty thing. He's not Whoopty. He don't know nothing about Whoopty. And I heard the kid was trying to claim it as something that he made or that him and his dudes grew up with. I didn't appreciate the fakeness and the fraudulent with that. That to me, like, that was some fraud. That was some busted. Like, everybody know where Whoopty come from. He didn't even understand what Whoopty is. So I was very disappointed with that situation. Po tej sytuacji, w której Labrim wyjaśnia CJ-a, uznanie go jako gangsta rapera padło niemal do zera. Fani chcieli wręcz jego śmierci za plucie w twarz członkom Bloodsów i dziwili się, jakim cudem on jeszcze żyje. Od tego momentu jego kariera zaczęła lecieć w dół. Później okazało się, że jest industry plantem i kradł flow od undergroundowego rapera i na ten moment już nikt nie pamięta o CJ-u, co potwierdzają jego liczby. No ale dajmy już spokój temu latynoskowi i przejdźmy do milionera. Motywatora. Don't be scared to get to the money at all times. I went to sleep 3 a.m. I was back up at 6:30. Excited. A przede wszystkim do osoby, która ukradła tożsamość. Rick Ross ukradł dosłownie wszystko. Swoją ksywkę, swoją przeszłość, no bo 200-kilogramowy ziomek, który rapuje o swojej ulicznej przeszłości, z ulicą ma związane tyle co ja, czyli nic. No ale jak to mówią, fake it till you make it, no i Rickowi się to udało. Jak można ukraść komuś tożsamość? To mnie zadziwia do tej pory, bo prawdziwy Rick Ross nawet nie jest raperem. Freeway Ricky Ross, który był jednym z największych przemytników narkotyków w Los Angeles, który w 1985 roku zarabiał nawet 3 miliony dolarów dziennie, tak sobie żył przez 11 lat na ulicach Los Angeles, ale został złapany, gdy podłożono agenta federalnego, od którego Ricky chciał kupić 100 kilo białego proszku. Wtedy trafił do więzienia, a w okolicach 2005 roku zaczął wypływać raper Rick Ross, który rapował o tym, ile to on nie zarobił właśnie na przemycaniu białego proszku. Tym samym kradnąć tożsamość prawdziwego Ricka Rossa, który nie był głupim człowiekiem i widział, co robi jego grubszy sobotwór. Dlatego od razu po wyjściu z więzienia złożył pozew do sądu o kradzież tożsamości. Raper jednak nie poczuwał się do odpowiedzialności. Cały czas mówił o tym, że nie wie, kim jest prawdziwy Rick Ross. Przemytnik tę sprawę przegrał i musiał zapłacić 500 tysięcy dolarów człowiekowi, który ukradł mu tożsamość. I so the judge ordered me, I'm supposed to give him $500,000 back. So if they ever come for it, I'm gonna give it to him in quarters. Ale wiecie, co jest w tym najzabawniejsze? No bo Rick Ross cały czas nawijał o życiu na ulicy, sprzedawaniu proszków i tak dalej, i tak dalej. Jak się jednak okazało, w 1995 roku grupasek, czy tam gangsta raper, zwał jak zwał, tak naprawdę przez półtora roku pracował w więzieniu na Florydzie. A gdy jest o to pytany, to za każdym razem odpowiada wymijająco. Rick Ross, where did the picture come from? Is that Rick Ross? Was Rick Ross a CEO? Was that created or is that a real picture? See, this is what we did, right? I got with BET and we doing a whole special on my life. We chronicling my life for a lot of people that just really want to know what the situation is. The boss done did it all to get money. Wniosek z tego taki, że wystarczy ukraść czyjąś tożsamość, pstryknąć palcem i bum, jesteś raperem. Wow. A snitch, that's that shit I don't like, no. I ostatnim na dziś jest ten mój ulubiony, nad którym nie będę się zbyt długo rozwodził. Gana. Muzycznie z nich wszystkich najbliżej mi właśnie do niego. Wiecie, YSL to rodzina, prawdziwy gang, z nimi się nie zadziera, bla bla bla. No i wjeżdża Gana, tak jak liderk na białym koniu, który przez całą swoją karierę mówi o tym, jak nienawidzi kapusiów. Proszę bardzo, oto kilka przykładów. No way, I can snitch. Catch your body, I keep it on hush. You pussy gon' tell in a rush. I'm never gon' be the one turn on my brother when police has got a detain. A potem robi coś takiego. Crimes in progress.
Yes, ma'am. I'm never gonna be the one turning my brother when police has gotta detain. No i tak to jest, moi drodzy, z tymi gangsta raperami. Takich mamy oczywiście też na polskim podwórku, więc jeśli chcielibyście drugą część, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.